Witam Was. Poprzedni materiał zakończyłem pytaniem otwartym, co zrobi PiS po tym, jak Wołodymyr Zełenski ośmieszył ideę misji pokojowej NATO na Ukrainie, ideę, którą promował sam naczelnik. No i okazuje się, że na odpowiedź nie musiałem długo czekać. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina z Chrubieszowa stwierdził, że, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Ja wam powiem tak, to Donald Tusk, który przez media pisowskie i przez aparatczyków pisowskich jest kierowany na niemiecką agenturę, nigdy nie powiedział, że jesteśmy sługami narodu niemieckiego. A w końcu w tym teatrzyku to PiS gra rolę nacjonalistów. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko, by pan Łukasz, czy jakiś dowolny aparatczyk pisowski, był sługą narodu ukraińskiego, izraelskiego, niemieckiego czy kambodżańskiego. Droga wolna, tylko najpierw proszę zrezygnować ze stanowiska w rządzie czy z innego eksponowanego stanowiska powiązanego z władzą, ponieważ to koliduje. Tylko tyle i aż tyle. Bo ja tak sobie na pana Łukasza patrzyłem, ma bardzo ładne okularki, rozumiem, że kupione za pieniądze Polaków, ma bardzo ładny garniturek, rozumiem, że kupione za pieniądze Polaków, śniadanko zapewne też było jedzone z pieniędzy, z wypłaty, na którą zrzucili się Polacy i to zapewne nie jedno śniadanko, więc nikt od pana nie wymaga, by był sługą Polaków, od pana wymaga się profesjonalizmu, no i żeby nie wygadywać głupot, prawda? Bo póki co polityków w Polsce nie wybiera się na targach niewolników i nie patrzy się, jak będzie, który będzie lepiej służył, tylko w wyborach powszechnych. No i teraz pytanie, czy to była oficjalna narracja PiS-u, że ktoś panu Łukaszowi nakazał, ty powiedz, że my jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego? Czy to może była bardziej fantazja pana Łukasza? Przeczytam troszkę szerszy fragment. My jesteśmy do dyspozycji Ukrainy, jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie. Jeśli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w wypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego. Osobiście uważam, że to jest fantazja pana Łukasza, że póki co tak źle jeszcze nie jest. Tutaj też widać, że pan Łukasz chciał zabłysnąć i tak bardziej podlizać się Zełenskiemu, gdzie nawiązał do serialu Sługa Narodu, serialu komediowego, na którym wybił się swojego czasu Wołodymyr Zełenski. Taka postawa, troszkę się podlizać, być bardzo miłym. No wszyscy zapewne kojarzycie tego typu postawę. Dupka szefa. Smakuje kurwa najlepiej ze wszystkich dupek. Szef, ja mogę wsunąć języczek? Nie, dobrze, tylko tutaj, dobrze. Mówienie, że aparatczycy partyjni wysokiego szczebla są sługami innego narodu, brzmi bardzo źle, tym bardziej w kontekście słów Pieskowa, który, nie wiem, z 2-3 miesiące temu powiedział, że państwo jest krainą, że Polska jest krainą niczyją, bez swojego pana, po tym jak się ZSRR rozpadł, no i proszę, i tutaj nagle co, pan już został znaleziony? No naprawdę to jest tragiczne. Pierwsze moje skojarzenie było, cholera jasna, ten chłop chyba dostał robotę po znajomości, ewentualnie po linii pokrewieństwa, no ale sobie wszedłem, poszukałem nazwiska, bo pana dotychczas nie znałem, nie kojarzyłem i okazuje się, że pan Łukasz to wcale nie jest głupi chłop. Doktorat zrobił, był publicystą, udzielał się w kwestiach kulturalnych, nawet jest przygotowany merytorycznie do linii programowej PiS-u, napisał książki, między innymi Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej w Polin, imigracja, emigracja ZSRR i krajów postradzieckich do Izraela w latach 1989-2008. Syci Polacy patrzą na Ukrainę. Więc pan Łukasz mógł zdobyć to stanowisko w castingu, prawda? Zapewne miał czym zabłysnąć. Jednak problem jest
wszyscy to dostrzegamy. Możliwe, że to jest problem systemowy, że no nie tylko pan Łukasz czasem coś palnie, ale no jest więcej działaczy PiSu, którzy nie wiedzą, co powiedzieć w danej sytuacji, jak się zachować w danej sytuacji. I ten problem mogłyby rozwiązać jakieś szkolenia. No bo już teraz urzędnicy administracji państwowej przechodzą takie mini kursy. Teraz wpadł w moje ręce kursik, jak mówić o uchodźcach z CBAM-u. Żeby nie mówić, że to są migranci czy azylanci, tylko uchodźcy, osoby z doświadczeniem uchodźczym. Żeby nie mówić na Ukrainie, a w Ukrainie, że to nie jest kryzys ukraiński czy uchodźczy, tylko humanitarny, że to nie jest tam napływ, masa, fala, tylko to są osoby, rodziny, nie są nielegalni imigranci, tylko osoby bez dokumentów. No genialne, prawda? Osoby bez dokumentów i wszystko jest ok. Skoro tutaj się dało pozbierać sprawy do kupy, co można mówić, czego nie, to w innych kwestiach również można zrobić podobne zestawienie, na przykład, żeby nie mówić, że jakiś aparatczyk wysokiego szczebla jest sługą innego kraju, żeby nie mówić, że jest agenturą, tym bardziej, jeżeli należymy do tego samego obozu władzy, prawda? Może trzeba niektórym osobom to przypominać, może trzeba to mówić wprost. Tyle, że mleko się rozlało i niestety politykę zagraniczną, tym bardziej, kiedy będziemy widzieli pana Łukasza na wystąpieniach publicznych, to wszystkim będzie się przypominało, że no właśnie, my nie jesteśmy partnerami, my nie próbujemy, nie daj Boże, strefy wpływów rozszerzać na partnerów, którzy są w gorszej sytuacji od nas, tak jak na nas stosują to inne kraje, a my się jeszcze z tego cieszymy, tylko że my jesteśmy sługami, że my służymy innym. I to się będzie ciągnęło za panem Łukaszem czy za Ministerstwem Spraw Zagranicznych miesiącami, a to jest chyba najgorsze ministerstwo, żeby taki smród się ciągnął. Więc ja myślę, że pan Łukasz powinien jednak zmienić stanowisko. Ja nie mówię, żeby go z roboty od razu wyrzucać. Administracja państwowa jest bardzo rozbuchana, tym bardziej od 2016. Tysiące miejsc przybyły, więc to jest nic osobistego. Tyle, żeby już pana Łukasza może nie pokazywać, nie dawać mu się wypowiadać. Może też, żeby nie pisał przemówień dla polityków, bo tutaj też mogą być różne rzeczy. Na pewno jakieś bardzo fajne stanowisko by dla niego znaleziono. Tyle, że no już chyba za dużo powiedział, prawda? Myślę, że bycie sługą innego narodu w kwestii obozu władzy, no to jest wizerunkowy strzał w kolano, a swój wizerunek zawsze buduje się latami, buduje się mozolnie, a można go stracić no, praktycznie w mgnieniu oka. Ja nie mówię, że to jest katastrofa, aczkolwiek smród będzie się ciągnął. Już teraz ludzie zaczynają odgrzewać tutaj kwestie Kuchcińskiego, braci Rysi, czy jakichś haków zbierania, tego typu. Po co to komu? Uciąć, przeszkolić, no i spróbować na tyle, na ile można działać dalej. Dajcie znać, co ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostaniecie ze mną, może poszukacie, czy coś was nie ominęło z ostatnich filmów, ewentualnie po playlista byście pobuszowali, czy by was zainteresował jakiś starszy film. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem dla tego kanału, za co wam bardzo dziękuję. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.